A chcielibyście usłyszeć historię o tym, jak byłem we Lwowie, w Ukrainie, gdzie jest mega tani alkohol? Ja też, bo kurwa niewiele pamiętam. Na co dzień nie piję wódki, chciałem spróbować tej prawdziwej, ukraińskiej wódki. Za 10 zł zamówiłem sobie jeden kieliszeczek. A tu barmanka za te 10 zł przynosi mi chlas, całą butelkę. A ja mówię, dobra, zapłaciłem tak mało, dam wyższy napiwek. No i dałem w przeliczeniu na 100 hrywien, to jakieś, nie wiem, 16-17 zł, a barmanka mnie pyta, czy to jest napiwek, czy ja się jej oświadczam. Bo jeżeli się oświadczam, to ona nie ma jak wydać. Później w takim klubie techno. Podchodzę do przepięknej Ukrainki, mówię, że mi się tutaj podoba słowiańska uroda, że Ukraina jest cudowna, że Polacy, Ukraińcy, dwa bratanki. A ona prosto z mostu. Jack Daniels z kolą. Okej, idę po tego Jacka Danielsa, no to już zapłaciłem trochę więcej. Na Polskę jakieś, nie wiem, 25, 6 zł. I za te 25 zł barman mi przynosi pół litra Jacka Danielsa i dwulitrową kolę. Kurwa, ta Ukraina mnie zabije. My z kumplami to mieliśmy tak dość alkoholu, że na granicy celnik nie chciał nam uwierzyć, że nie mamy nic do oclenia. Nie mamy nic alkoholu, ani papierosów, naprawdę, przysięgam. No nie mamy alkoholu. Dobra, może trochę we krwi. Zapytałem też Ukraińców, czy mają stand-upy. Nie mają za bardzo, mają takie coś w stylu kabaretów śpiewających, takie rzeczy. I jeden Ukraińc, że może mi opowiedzieć dowcip. Ja mówię, dobra, dajesz. I mówi tak, u nas w Ukrainie, w Czarnobylu, nie można hodować teraz warzyw, owoców. W Czarnobylu hoduje się tylko tytoń. Ja pytam, dlaczego? Bo później na paczce papierosów jest napis Ministerstwo Zdrowia ostrzega po raz ostatni. Powiem wam, uwielbiam Ukrainę. Ja się tam czuję jak Angol w Polsce, nie? Ukrainki mega mi się podobają, tylko one też patrzą na mnie trochę innym wzrokiem. One tak patrzą tak na mnie, tak zerkają, obserwują i tak... krasewy. Taki mój polski paszport. Przytasowałabym go jak pieczątkę pobytu. Dawaj. Mam też super kumpla z Ukrainy, który się nazywa Witali Witylienko. Naprawdę, tak się nazywa. Witali Witylienko. Jedziemy z Witalim na mój występ do Tarnowa, a Witali mnie pyta, Marcin, a ile to się jedzie do Tarnowa? A ja mówię, jest godzina drogi. A pieszo? Nie wiem, Witali, nigdy nie szedłem na pieszo z Krakowa do Tarnowa. A konno? No nie wiem. Marcin, co robimy? Mówię, zatankujemy tylko auto, jedziemy dalej. To co, Marcin? Tankujemy maszynę i jedziemy. Mówię, tak, jedziemy. To dawaj. Najlepiej, jak się wieczorem wystroił na imprezę. Mówię, Witali, co to ma być? Dres z trzema paskami i świecące lakierki? Cóż to, wygoda i elegancko. Marcynek działa, krysywe dziewuszki, wypuścił w stronę dziewczyn, pantofle przodem. Ja mówię, Witali, poczekaj, to dobra, to ja pójdę, zagadam, ty dołączysz. I podchodzę do dziewczyn i mówię, hello dziewczyny, czy moglibyśmy z kolegą podejść i trochę pogadać z wami? Dosiąść się na moment? A dziewczyny, nie! A ja mówię, nie, spokojnie, nic wam nie zrobimy, tylko chcemy na chwilkę usiąść z wami, poznać się, pogadać i lecimy dalej na parkiet. A dziewczyny, nie! I wtedy wpada Witali, bo co? Bo jesteśmy Ukraińcami. A później na parkiecie, jakby w niego piorun strzelił, jak usłyszał tą ruską piosenkę. Wy ste krzyły, pierystoju wierzacie, cukie na minimum, że to tu nie mieszacie. Ja czasami jak patrzę na niego, to mi się wydaje, jakbym oglądał samych swoich w kolorze. I to w 3D. A nawet w 4D, bo ma kawałek ukruszonej jedynki, czasami jak mówi, to pluje. A jak mu pokazałem samych swoich, to mi powiedział... Marcin, ale co to śmiesznego w tym? Normalne dwie rodziny. Toż to ja i mój szwagier. Marcin, ty sam śmiejesz się ze samych swoich, a ty sam majesz w bloku dwa koty, a w całym bloku ani jednej myszy. Tyś to jest komediant. Marcin Zbigniew Wojciech. Trzy imiona, pierdoli nazwisko.
Marcin, Zbigniew, Wójciech. Trzy imiona, bo po każdym z łojców jedno. Ale najlepiej, jak mi opowiadał, jak był pierwszy dzień w Polsce i pierwszy raz widział w życiu elektryczną hulajnogę. Swoją drogą, po ukraińsku elektryczna hulajnoga to jest elektryczny hujnóg. Marcin, ja wracam z party, pijany, jest piąta rano. Patrzę, tu ze rogu wyjeżdża wielki, ogromny chłop na hulajnodze, jedzie w moją stronę pod górkę bez odpychania nogą. Toż to ja myślał, że to pewnie święty Peter po mnie na bramkę jedzie. Ja sobie wtedy powiedział, Witalii, ty już nigdy więcej wódki, ty już nigdy więcej wódki do zapijania spirytusu. A jako ma zajebistą ekipę ziomeczków, kiedyś wpadam do nich na imprezę i mówię, chłopaki, nie macie może piwa bez alkoholu, bo przyjechałem autem, a oni, a piwo bez alkoholu, komediant, 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 komediant. Mówię, nie, chłopaki, na serio przyjechałem autem, nie macie piwa bez alkoholu, to już było, następny dowcip, następny. Marcin, my teraz pracujemy tu u was w Polsce, ale później wrócimy na Ukrainę, wymienię złotówki na hrywnę, będzie żył jak król, wiesz, tak rozumiem, ja pierista. Ja teraz pracuję w Polsce w sklepie z ekskluzywnymi produktami. W krokodylu. W jaszczurce. W żabce. Tylko niektórzy w Polsce się dziwić, jak to ja w Italii potrafię pracować od rana do wieczora, później wieczorami brać czasami fuchy, a przez weekendy jeździć Uberem. Jak ty się dziwisz w Polsce, to ty zapytaj każdego swojego kolegę Polaka w Anglii. Marcin Zbigniew Wojciech. Subskrybuj jego kanał.